Cześć, chciałem Ci dzisiaj pokazać, jak wyliczyć sobie cenę brutto, czyli cenę netto plus podatek VAT. Tutaj mamy jeszcze takie literki. To jest podatek od towarów i usług, czyli na przykład mandarynki mają podatek B i to jest 8%, tak? Herbata ma A, to będzie 23%, papryka ma D, więc to będzie 5%. Każdy tutaj produkt ma swój podatek od towarów i usług. I teraz chcielibyśmy sobie to po prostu poobliczać. W tej kolumnie chcielibyśmy po prostu obliczyć sobie, jaki jest procent podatku dla tych poszczególnych tutaj liter, tak? Więc skorzystamy tutaj z funkcji wyszukaj pionowo. Wpisujemy sobie wyszukaj pionowo. Szukaną wartością będzie ten podatek. Jego nie blokuję. On zostaje. Tabelą, tablicą to będzie tutaj nasza ta tablica. Ją sobie zablokuję, żeby ona mi się nie przenosiła w dół przy kopiowaniu formuły. Numer indeksu kolumny to będzie drugi, bo tutaj jest pierwsza kolumna, druga kolumna, więc będziemy korzystali z drugiej kolumny, bo chcemy obniżyć procent. I wciśniemy sobie fałsz lub wpiszemy po prostu 0. I wciśniemy Enter. Mamy podatek poprzypisywany. Teraz chcielibyśmy obliczyć sobie cenę brutto. W jaki sposób obliczyć sobie cenę brutto? W bardzo prosty sposób. Mam tutaj, jak się oblicza cenę brutto, czyli cena netto plus cena netto razy stawka VAT, tak? A drugim sposobem w Excelu możemy to zrobić w sposób następujący. Cena netto razy 1 plus VAT, czyli jedynka w naszym przypadku, jeżeli ją sobie zamienię na procenty, to jest 100%, tak? I jeżeli dodam do tego jeszcze 0,08, czyli to plus 0,08, to wychodzi 108%, tak? Czyli jeżeli 3,62 nasze pomnożę sobie razy 100%, no to wyjdzie mi 3,62, tak? Jeżeli to przeciągnę sobie i pomnożę przez 108, no to wychodzi mi właśnie cena brutto. Czyli do tego dodajemy 8%, wychodzi 3,91. Dobra, więc tak sobie robimy. Czyli równa się to razy 1 plus nasz VAT. Wciskam Enter. Tutaj przeciągam sobie w dół i mam zrobione ceny brutto. Teraz chciałbym tutaj dla poszczególnych podatków od towarów i usług, dla tych liter, czyli ABD, chciałbym tutaj obliczyć, jaka jest cena brutto. Czyli na przykład, jeżeli mam tutaj A, to chciałbym, żeby to i to zostało mi zsumowane w tej tutaj komórce. Następnie, jeżeli mam to, czyli B, chciałbym, żeby tutaj zostało zsumowane. Jeżeli mam tutaj D, to chciałbym, żeby tutaj zostało zsumowane. Jak to zrobić? Skorzystamy sobie tutaj z funkcji suma jeżeli. Jest to bardzo fajna funkcja. Zaraz Ci pokażę, na czym ona polega. Wpisujemy sobie sumę jeżeli. Wybieramy sumę jeżeli. Z zakresem będzie tutaj zakres tych liter od podatku towarów i usług. To sobie zablokujemy, bo jeżeli będziemy kopiowali do komórki tutaj niżej i jeszcze niżej, nie chcemy, żeby nam się ten zakres przesuwał po prostu w dół. Chcemy, żeby był cały czas w jednym miejscu. Więc
Zaznaczam go sobie i wciskam F4. F4 to jest blokowanie zakresów. Kryteriami tutaj będzie nasze literki, czyli F13. Tego nie blokuję, bo chcę, żeby to się przenosiło w dół. Jeżeli będę kopiował, to chciałbym, żeby było B, czyli F14 i później D, F15. Z zakresem będą tutaj ceny brutto. To sobie również zablokuję, bo nie chcę, żeby to się przenosiło w dół. Chcę, żeby cały czas było w jednym miejscu, a nie żeby mi skakało w dół. Bo jakbym tego nie zablokował, to automatycznie jakbym sobie kopiował w dół, to by mi to przesunęło. Dla B by było tak, dla D by było tak. A ja chcę, żeby to było w jednym miejscu. Zamykam sobie nawias, wciskam Enter, przeciągam to i mam tutaj obliczone. Tutaj nam się troszkę rozsypało obramowanie, więc wciskamy sobie podwójna krawędź dolna. Dobra. I teraz chciałbym to zsumować, czyli wciskam sobie tutaj na karcie edytowania autosumowanie, wciskam Enter. Mam tutaj naszą cenę, którą musimy zapłacić za nasze zakupy, wyliczoną. Tak właśnie wyliczamy ceny brutto. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.